Siemaneczko, z tej strony Miki, a dzisiaj gramy sobie w Transocean. Dzisiaj z nami w podróżach po morskich przestworzach będzie towarzyszył Adaś. Siemanko wszystkim. I jak pewnie zauważyliście, dawno nie było odcinka z tej gry, ogólnie ostatnio zaniedbałem się w let's playach, ale to się nadrobi, bo po prostu no nie było czasu, tak? Trochę pracy w polu i zawsze to jednak nie było tak czasu, żeby po prostu nagrać jakiś odcinek, ale powoli coś będziemy robić. Dobra, bierzemy sobie zlecenie poczta i paczki. Poczta i paczki. Może być, zaakceptuj wybrany kontrakt, akceptuj. Jo, dobra, jo, wypłyń. No wypłyń, przydałoby się. Wypłyń. Standardowe informacje, bla 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 bla. Coco Jumbo i do przodu. Coco Jumbo i do przodu i wypływamy na pełnej. Z chłopaczkami. Już bym prawie przywalił, tak? Ale nie przywaliłem. Lamusiowa łódka się trzyma. Lamusiowa łódka. Nie gadaj, no to, że tak nazwałeś. No tak. No co ty chcesz? Bardzo ładna nazwa. Bardzo piękna, no oczywiście. No a masz coś do mojej lamusiowej łódki? Nigdy. Adaś, Adaś. Nigdy w życiu, nawet... Do mojej lamusiowej łódeczki. Tutaj lamusiowa łódka, odkryliśmy rafę przed nami. Mamy przez nią przepłynąć, czy bezpiecznie przepłynąć dookoła? To później trochę kurs. No. Lepiej dookoła, bo jeszcze mi się łódka lamusiowa zatopi. Lamusiowa łódka. I to słodko brzmi, to nie? No, 200 tysięcy mi zeszarło, za co? No nie wiem, przewidziałem sobie czas, miałem 200 tysięcy coś, a teraz patrzę, 200 tysięcy, mówię, kurczę, co to się stało, ty? Konfigurowałeś haksy i dlaczego? Stoi w miejscu, nie porusza się, a może konfiguruje haksy? No to jest właśnie Miki, tak to co? Prawdę mówiąc, to ja nie wiem, jak ja jeszcze długo pociągnę w tej grze, jeżeli chodzi o finanse, bo coraz kruszej tutaj z nimi, więc jak to widać. Oj, masakra. No ale no, taka jest lamusiowa łódka, tak? Takie, małe pytanie. No? Gdzie jest Ciapek? Ciapek prawdopodobnie jest na szlugu i kładzie się powoli spać. O, to wariat. To może jakieś pytanie od widza chcesz? A masz jakieś pytanie? Oczywiście, na dwa. To dawaj. Co sądzisz o GoPro Hero 2014? Która dla ciebie lepsza? GoPro Hero 14 czy AS20 i dlaczego? Którą ty byś wybrał? Dość długie pytanie dla ciebie. Nie wiem, czy bym nie odpowiem na to pytanie pod żadnym aspektem, gdyż nie miałem styczności z żadną z tych kamer, ani z GoPro 2014, ani... A jaką kurwa karę poniosłem? Co? Nieważne. Sony, coś tam, po prostu nie miałem styczności z tymi kamerami i nie będę się pytał na ich temat. Dziękuję. No, bardzo ciekawie, bardzo ładnie to, że się wywinął. No czy chcesz teraz... Nie wypowiem się, bo nie będę się wypowiadał na coś po prostu, czego nie wiem. Kolejną pocztę weźmiemy sobie. No nie, ty poczekaj. A nie, no to się miara opłaca. Poczekaj. No, więc my sobie płyniemy z kolejnymi pocztami. Mhm. Gdzie ja to miałem płynąć? Jo. No, także możesz dalej się też, ale tak prawdopodobnie, jeżeli miałbym... No. Co jest? Poczekaj. Stanął mu. Nie mogę wypłynąć, bo... Bo zobacz, zrekonfigurowałeś aks. A, paliwa mam za mało. Czyli musimy sobie tankować trochę paliwa. Jo. O. Nie mam paliwa za mało, to co jest? A, statek gotowy dopiero za 3 dni będzie, dobra. Ale jakbym miał wybierać, to bym... Pewnie wziął GoPro. Na 100% wziął GoPro. Chociaż nie wiem w sumie, jak nagrywa to 2014, tak? No bo to... No nie wiem po prostu, nie wiem. Ale i tak raczej, jakbym miał wybierać, to bym wybrał GoPro. Bo jednak przekonanie do tej marki mam i... Uważam, że są to najlepsze, nie jedne z najlepszych, ale najlepsze kamery sportowe i jak na razie moim zdaniem żadna kamera po prostu im nie dorówna. Ale to jest moje zdanie, oczywiście każdy może się z nim nie zgodzić, może mieć swoje inne opinie.
Więc taka jest moja opinia. No co prawda cenowo są na pewno trochę droższe GoPro, tak, od tych podróbek, tylko z tym, że GoPro się nam no nie zużyje tak prędko jak jakaś kamera, która obudowa nam po prostu pęknie o pierwszym przejeździe po niej, tak? No. A ty Adaś, którą byś wybrał, jakbyś tak miał nie sugerować się marką, tylko tak, nie wiem, tak ogólnie, ceną czy czymś? O, no bardzo myślę. Jeżeli bym prawdopodobnie miał dużo pieniędzy No. i chciałbym kupić sobie coś fajnego i coś na pewno dobrej jakości, które jest na pewno dobre i wytrzymałe, to wziąłbym pewnie GoPro. Ale gdybym miał mniej pieniędzy, a też chciałbym mieć jakąś tam jakość i chociaż coś nagrywać, to AS20. O, no, no, to tutaj Adaś dobrze powiedział. Jeżeli ktoś właśnie chce się jakieś ujęcia robić takie, powiedzmy, że no takie z GoPro, powiedzmy, no to oczywiście najbardziej na początek taka kamerka jak Sony, czy jakieś tam jeszcze te inne trackery się zdarzą, to jest w miarę dobra, tak? Jakość może nie... No chociaż Sony ma w miarę dobrą jakość, tak? No Sony to nie, trackery są gorsze. Trackery, tak, trackery to są... Ale Soniaka, ja sam na Soniakach bardzo... Bo on jest tani, on parę tam stów kosztuje tylko. Ale jakość ma. Z 400 chyba 50 z całym osprzętem. A nawet jakoś nie, nie odstępuje aż tak bardzo. To akurat, nie? Tutaj racja, akurat jakość tym Sonym to uważam, że jest dobra, aczkolwiek mi się po prostu nie podoba jej wygląd, bo taki wygląd. Po prostu ma wygląd, może nie tyle nie podoba, co niepraktyczny moim zdaniem, no ale no to... Dziwaczny w ogóle, no ale cóż, no. Każdy ma swój wybór, tak? Każdy łoże jak może, nie? Właśnie, ja myślę właśnie o tym Sonie, żeby tak wyjątkowo kiedyś się... spróbować, ale może na następny sezon. Wyjątkowo mi się udało nie uszkodzić statku, a dwa razy zadokowałem już. Pięknie, bella, fantastico. No, to fantastico. Chcesz kolejne pytanie? Poczekaj, najpierw sobie bierzemy jakiś kontrakt. Może drewno weźmiemy? To już przez 7 dni. Możemy wziąć drewno sobie tym razem. Zaakceptuj. Nie wiem, co ja zaakceptowałem. Ty chyba trochę za dużo tych kontraktów zaakceptowałem naraz. Jezus, smakli. Ja sobie zagram Farming Managera. Farming Managera sobie zagrasz, mówisz. Łódka gotowa już, czy? Ty poczekaj, gdzie ja mam płynąć? Słuchaj, nie wiem. Tutaj mam płynąć. Ale moment. Coś mi tutaj nie pasuje. Coś, żebym te kontrakty opierdzielił, ty. Jezus Maria. Jakiś chłopak zrobił... No. Ciągnik ma fisolec. Grubo. No daj to pytanko może jednak. Chcesz to pytanko? Już ci mówię. Takie śmiechowe, takie ale bardziej doreale. Ale załadowany jestem, pełny. Tak. Gotowy? No. Słuchaj uważnie. Jak ładujesz zboże na sprzedaż? Żmijką czy ręcznie? Oraz gdzie sprzedajesz zboże? Na skupach czy do jakiegoś gospodarstwa? O, Adaś to wie, czym ja zboże ładuję doskonale. Ach, dają fatum, masz miło. I wiaterkami do góry. Nie, oczywiście Adaś teraz w tym momencie kłamie. Adaś nie, pracował... Ale przepraszam cię bardzo, była mowa? Tak? Za dawniej było wiaderkami? Było. A dawniej było, tak, o, ja nie zaprzeczam. To było takie szpycherki się sypało, to nie zaprzeczam. Ja pamiętam, to było fajnie tak. Teraz to fajnie, żbijkę mamy, tylko nagarniamy ogień. A w dawniej, jak były wiadra, co to było? Ale nie, ja pamiętam jeszcze u siebie, że jeszcze był taki okres, że taki szpycherek wyżej to się sypało wiaderkami. Bo wtedy nie było przecież żmijki. Była taka dmuchawa, a tą dmuchawą tą gówno szpało, to do smoły. Do słomy, bo nie do smołu, tylko do słomy. Do smoły, tak. No i to wychodzi. Nie, a... W tym momencie ładuję zboże na sprzedanie żmijką i sprzedaję po prostu... Nagarnia ręcznie. Tak, nagarniam ręcznie. Adaś mi w tym pomaga. No, i zastąpiona Martka. A sprzedaję nie na skupy, tylko po prostu przyjeżdża zaprzyjaźniony pan od wielu lat i odbiera ode mnie zboże. Jak on ma na imię? No nie wiem nawet. Ale jakoś tak fajnie powiedziałeś ostatnio. Adaś bardzo... Stachu. Nie Stachu. Pan Stachu. Pan Stachu. Nie, to niech przyjmijmy, będzie... że pan Stachu, ale nie pan Stachu. Niech będzie pan Stachu w nawiasie. Tak. I w sumie ja się z transportem nie męczę. Przyjedzie na miejsce, zabierze, pojedzie.
Oczywiście zapłaci. Oczywiście zapłaci, bez tego to nie wyjechałby. No tak naprawdę, jak miałbym się męczyć na skupy wozić zboże, to po pierwsze musiałbym jakąś przyczepę pożyczyć konkretną, no bo tą swoją to bym się zamęczył. No trochę byś się pojeździł. A po drugie, jakoś pcha się ciągnikiem na miasto, a cena jest taka sama praktycznie, może nawet nie ma nawet drożej na skupie niż u niego. Podobna cena jest. Więc szkoda po prostu zachodu by było nawet i paliwo, wszystko odliczyć, to nieopłacalne, szczerze, no. jak dla mnie mówię, tak? No na pewno. Ty na jadę na czołówkę ze statkiem. Ciekawe, czy mogę na czołówkę polecieć. Lecimy na czołówkę, co? No, leć. On zatrzymał się chyba, nieważne. Płyniemy. Dostaliśmy kaskę. Chcesz kaskę? Co? Kurde, coś tu czytam. Serio? Wyszła Formuła 2015 już? Zajmę się. Mam to kilka zajęć, to nie będę. Kurwa. Jezus Maria. Boże, ile długo mi się narobiło. Prawie 350 tysięcy. Jezus Maria. To tak troszeczkę pozdrawiam. Seryjnie? No nie no, tak dla jaj to pewnie nie. Jakim prawem ty zarąbali mi... 750 tysięcy prawie. I tak co kwartał będzie podobno. Ja się mogę pożegnać już. To proszę, ta seria to będzie na skraju bankructwa, tak? No, bo to inaczej tego się nie da nazwać. Najbardziej zżeralna. Tak ogólnie tam ludzie mi radziliście, jak mam pływać tym, że to w ogóle powinienem niepełne klitar i tak dalej. Ja wiem mniej więcej, jak tym się pływa, ale po prostu jak miałbym tak wolno pływać, to mi się to nie podoba i sobie wolę bokiem polatać. Nie? Lepiej pływać bokiem. Ktoś trąbi. Nie, ale powiem ci, że nie sądziłem, że ta gra jest tak rozbudowana pod względem kosztów. No widzisz, no zakusili ci wszystko. Tu tyle kosztów mam, że... Jej, mam 3000 na plusie jestem. Tyle wygrać. Mistrz świata. Wypływamy. O, chcesz kolejne pytanie? Ta. Co myślisz o nowym odpisie? Ty, poczekaj, co ja klikłem teraz? Nawet nie, chyba nie wybrałem kontrakta. A nie, wybrałem, dobra. Co mówiłeś? Co myślisz o nowym Ursusie C360? To samo co mówiłem, ja po prostu nie lubię się wypowiadać na temat czego... Na temat po prostu, z którym nie mam styczności, na przykład na maszynę, którą nigdy nie użytkowałem. Jedynie mogę powiedzieć tyle, co mi się wydaje i to są moje tylko przypuszczenia, podejrzenia i ewentualnie to, co słyszałem od innych, ale nie mogę powiedzieć w 100%, że takie jest moje zdanie, bo jednak nie użytkowałem tej maszyny. Aczkolwiek prawdę stwierdzić, że patrząc na te nowe 80-ki, 60-ki, tak, te Ursusy, no wygląd, co do wyglądu, wygląd ma nawet fajny, tak, no wygląd dosyć ładny, no co prawda nie dorówna te już poczciwe 60-ce, tak, ale wygląd ma dosyć ładny, jedyne co mi się podobają, te felgi z przodu są takie pełne, nie, to brzydko wygląda. No. Ale... Co do wykonania w środku, no w sumie to są małe ciągniki, proste w obsłudze mają być, no to tam dużo nie ma co wymagać, no. Taka prawda. Co do awaryjności i tak dalej, to nie mam pojęcia, ale powiem szczerze, że jak ja miałbym na przykład kupić, czy miałbym nawet dostać, to tak średnio. Znaczy na pewno bym nie kupił, tak? Na pewno bym nie kupił nowego Ursusa. No jakbyś dostał, to byś chyba nie pogardził. Znaczy jakbym dostał, to by nie pogardził, tak, tu się zgadza, bo to nie ten. I od razu uprzedzam pytanie, nie zamieniłbym na pewno MF-a na takiego Ursusa nowego. O. A ty Radaś, co twierdzisz, bo byłeś na wystawie w Kielcach, mogłeś zobaczyć nowe Ursusy, wsiąść, pojeździć, więc powiedz. Wsiąść, no to, znaczy wsiąść tak, ale nie pojeździć. No dobra, no. Ale się rozpędziłeś dość grubo, ale tak. Widziałeś,
i co nie, stwierdzić no, na podstawie tak wyglądu, no, tak? No bo wyglądu, nie... Na wyglądu to podoba mi się fura, tak? No, fajnie wymyślili, że takie coś. Że takie coś wymyślili. Że wiesz, sobie, znaczy tak przerwę ci. Jedne co mi się nie, znaczy nie podoba, no teraz to jest w sumie standard, tak? Napęd 4x4, no bo 60 to się tak kojarzy, że to wiesz, no taka 60 bez napędu i bez niczego w sumie. No ale wiesz, no dawniej to była poczciwa 60, teraz no chcą to urozmaicać, ulepszać, tak i z Bizonem nowej jakości. Zgadza tak? się, tylko no. jeszcze jak już tak ulepszają napędy czy coś, to mogliby zmienić model, tak? Chociażby Ursus C360 załóżmy, nie wiem, 60 plus załóżmy coś tam, nie? Czy jakieś, no. jakieś numery, no bo jednak 60 to jest 60, no. No, albo, no właśnie, coś mogliby z dopiskiem jakimś, tak. No bo teraz tak naprawdę napęd 4x4 to jest standardem w ciągnikach, tak? Nawet najmniejsze ciągniki, ale ten napęd mają, no bo to jest zawsze bardzo przydatne. Mm. I tak naprawdę teraz ciągniki z napędem na dwa koła, no to już bez przyszłości są, no nie ma to się oszukiwać, tak? Więc... To prawda. Taka prawda jest, no teraz wiesz, dużej różnicy tak naprawdę nie ma w cenie między ciągnikiem 4 a 2, a jednak 4 masz zawsze wygodniejszy, tak? No wiemy. Już nawet nie mówię do ciężkich prac, ale nawet zwykłe opryski czy coś, zawsze jest jakieś miejsce, gdzie jest już ciut mokrze czy coś, po prostu no z napędem zawsze jest trochę bezpieczniej i zawsze tego paliwa też mniej spali, nie? Mhm. Zgadzam się z to. No więc, no w sumie tyle. A jeszcze ludzie dużo porównują właśnie te Ursusy nowe z tymi Zetorami Majorami, nie? Nie wiem, czy spotkałeś się. Weź, no, jak kojarzę, te kojarzę, takie no wiem, małe. Kojarzę Majora, no. I w sumie jakbym miał wybierać właśnie między Ursusem a Zetorem, to bardziej bym był skłonny ku Zetorowi jednak. Ale nie wiem, jakoś tak. A co do Zetora Majora, to jest może szansa, że może uda mi się takie zabytka, nabytka nagrać, ale to jest... No bo Majorki w sumie, no to... Szansa taka, wiesz, jak jedna na... Ale jak mówisz, jedna na 10. Mówisz o tym nowym Majorku, nie? Nie o tym, tylko o tym... Nowym Majorku? No, jak wiesz, jakie są nowe Majory? No tak średnio bym powiedział. Ja znam, no, tego Majora. Jak jest jeszcze... Jak jest nowszy Major, to nie wiem. Aha. Ja znam te chyba te starsze bardziej. To w sensie... No przecież te nowe Majory to nie wiem, jak wyglądają, Adam, no proszę cię. Takie Dlaczego? Małe Zetory, to jest chyba najmniejsza seria tych Zetorów, co teraz wychodzą. Zetor Major chyba 80 albo 70. Poczekaj, sekundę. Wpisz sobie, wygoogluj i... Zetor Major 80? No wpisz sobie na przykład Zetor Major. Aaa, ty, to ty o tym mówisz. Ty coś tu... Sorry, to mi się wiesz. Ja wiem, o czym ty mówisz, tych starych Majorach. No właśnie. To faktycznie zabytek. Ja nie spodziewałem się, że ty o takim zabytku mówisz. Ja nawet tak nie wiedziałem, że tak... O jakiś zabytek chodzi w ogóle, nie? Że ja nawet nie wiedziałem, że taki Major w ogóle wyszedł. Taka, wiesz, taka wersja. Serio? No nie wiedziałem. Myślę, że tylko, że po prostu no Majory zostały starych i koniec po prostu, że nie było lepszych. No tu widzisz, a tu psik. Nie, no ale te Majory już są... To jest dosyć długo na rynku, tak mi się kojarzy. Powiem ci, że jakoś z Zetorami najmniej się chyba interesowałem. O, ja to właśnie bardziej o tych... Chciałem powiedzieć, że... W sumie jesteśmy na plusie, ale tak naprawdę jesteśmy na minusie. No i... lipa. Nie wiem, może sobie będę powoli statek naprawiał, bo trochę tak... Ja myślałem o tym Zetor Major 3011. Tych coś 40 podobnych, co nie? Czaić bazę. Jo. No. Ja bardziej im daję coś szansę nagrać. Ty no, jakby proszę nie było, bardzo. Jakby nie było, jest bardzo miło, tak? No bierzemy sobie jakiś coś do Albanii. Chcesz kolejne pytanie? Dawaj. Czy myślisz o jakimś zmodernizowaniu swojego gospodarstwa? Ile dałeś za swojego kompa? Co do gospodarstwa, modernizacji itp., to już mówiłem, jakie mam plany na przyszłość i tak dalej, na pewno to mówiłem w Let's Playu. Na 100% to mówiłem. Na pewno, pamiętam. Bo to się jeszcze pamiętam, każdy z chłopaków wypowiadał, co oni będą tam swoich robili i tak dalej, także musisz sobie poszukać, na pewno znajdziesz odpowiedź. Ja najwięcej mówiłem na pewno. A co do kompa, to ci dokładnie nie powiem, ale łącznie mnie wyszedł około 4000 chyba. Zaszalał chłopak, zaszalał. Cztery coś, bo dysk jeszcze trzeba było dokupić, takie tam duperele.
Także no, czy ktoś powie, czy dużo, czy mało, no zależy jak kto go używa. Na moje potrzeby jest w sam raz jak na razie. Na razie. Myślę, że wy też nie narzekacie na płynność filmów i tak dalej, więc... Ja tak, wiem, a tak w ogóle Adaś teraz niech się pochwali swoim nowym nabytkiem. Taką małą zapowiedź niech zarobi. Ja to tak sobie myślę, czy nie pierdyknąć takiego unboxinga takiego tak zwanego, co nie? Tak Happy New Year, o nowy komputer, hurra! Tak, jakbyście spodziewajcie się u Adasia niedługo właśnie lepszej płynności. Już nie będzie 20 FPS, tylko nam 30 FPS stałe. Stałe więc... 30 stale. Dokładnie, więc jest postęp. Po prostu no zainwestował w nowy sprzęt, tak? Dokupił jednego chomika i teraz już jest. Właśnie. Widzicie, co ja dla was robię? Dokupuję jednego chomika. To jest jedno cenne zwierzątko. Ada, naprawdę taką płynność. Dokładnie. Że się grało po prostu, że wreszcie Miki nie będzie mówił, że pan Lak przyszedł tylko. Pan Lak. Pan szybki komputer, pan szybki komputer, nie? Pan szybki chomik. Nie no, bomba, bomba. No nie, przypierdziele, no nie. Kupię sobie FIFA 15 w preorder. Jo, w końcu Adaś sobie kupi FIFA i w końcu sobie pogramy w FIFA 15. Ja myślę, że jak no moi widzowie będą tak kochani, będą chcieli zobaczyć FIFA 15 i się postarają, to będzie już niedługo. Jo, no przez w maju sobie kupię na pewno. No, ja w sumie, oj, w końcu wyszedłem na plus, 703 tysiące na plus w końcu wyszedłem, nie? Już nie wierzę. Zatankujemy sobie naprawimy. A może naprawimy sobie całość, tylko nie za dużo przestoju będzie. Za 300 tysięcy sobie naprawmy. Nie no, po co się rozdrabić? Za 300 tysięcy wystarczy. Dobra, lista kontraktów, jeszcze sobie ostatni kontrakt zrobimy. W sumie nie wiem, czy nam się to by opłać. W sumie chyba to nawet się nie opłaci, tak prawdę mówiąc. Ale pójdźmy sobie po prostu. Pójdźmy sobie tak, ciągle przed siebie. Co? Wziąłem taki bezsensowny ładunek? Boż. Za małą cenę, nie, po prostu wiesz co, nie patrzyłem, tylko brałem jak leci, a jednak powinienem trochę przesegregować to, że tak powiem, wiesz. Dawaj, znowu na wstecznym. No, ja nie mam wstecznego. Jo, maź się ukradli ci? Nie, spintile. Jo, bez kitu Adam jeździ żarówkami, a nie ma wstecznego, no w ogóle jak tak można, nie? Nie, to jest właśnie żalowe, ja nie rozumiem. Ten komputer mnie chyba już nie kocha. W ogóle nie. Jak widzicie, ja jeszcze ciut podziębiony jestem. Jeszcze jego ciśnie. Nie wiem, czy na wstecznym płynąć, czy to wykręcić sobie tak szeroko. Może sobie wykręcę. Zobaczcie, nie było mnie jeden weekend, a chłopak taki zachorowany, że... Bez kitu, no dlatego właśnie ciut te let's play'e, no mówię, trochę pracy w polu i też troszeczkę choroba, bo jednak tak nagrywać z takim gardłem troszeczkę... Dla mnie to w sumie nie problem, tak? No bo ja to tam nagram i mi to w sumie dużo nie przeszkadza, ale po prostu potem tego się nieprzyjemnie zbytnio słucha, no. Trochę. Powiem szczerze wam, że kurczę, w piątek jeszcze byłeś taki całkiem, jeszcze nawet nie miałeś takiej chrypy, to nie? Czy wiesz co, nie, no jakoś tak się tak Ale w sobotę i niedzielę nie było, ale już wczoraj wieczorem posłuchałem, to mówię, oho, coś było grubego. No tak wyszło, no takie pogody były niby ładne, ale tak się powychodziło na dwór i to wszystko. Teraz wychodzi, nie? No niestety. Dzisiaj były burze piaskowe, to wieś. No tam Stefan i te sprawy. Czemu Stefan? Nie wiem, czemu nazwali go Stefan. Cyklon Stefan. Cyklon Ulega. Stefan, kurde, no te nazwy to nie wiem, kto im biorą. Panie Ciuralla zaraz będzie, kurde. Ciuralla. Huragan Ciuralla. No jak? No i proszę bardzo, płyniemy. Co? Ja płynę. Wtedy ominęliśmy rapę, teraz przypłynęliśmy. No nie wiesz. Kurde, no. Piorun mi walnął statek chyba. No mi uszkodziło kawałek statka, nie? Głuba. Nie. Następnym razem omijamy to wszystko, rafę koralową tak samo będziemy omijali. Trochę dłużej nam zajdzie, ale trudno. Nie wiem, czy mam lagi dziwne, jak coś się tu dzieje dziwnego. No mogę, te gry są zlagowane trochę. O, tu jest dobrze. A przekręcę kawałek widok i już nic nie mogę zrobić, o. No, więc pytanek chyba na tyle. Na dziś. Już powoli kończymy, tylko
Bo więcej już nie widzę, nie czuję. Nie walłem. Zajebał się, nie bał. Ogólnie ta wyprawa już nie była tak udana jak poprzednia. Znowu sobie trochę naprawimy statku, zatankujemy stateczek. Sobie przeminiemy te trzy dzionki. Przeminęło. Bardzo tak. Ładnie, zobaczmy listę kontraktów. Coś mam ciekawego. No a tu już powybieramy sobie w następnym odcinku. Może jakieś udoskonalenie. Nie stać nas na nic, co tam biedaki jesteśmy. No nareszcie się przyznałeś do tego. Nie ma co ukrywać, słuchaj. Jakie to drogie jest. A no drogie, drogie. No w ogóle no, firmę zabrali, a to tam w ogóle nie, no, jak tak można. No, także to by było na tyle. Wszystko schodzi na psy. Tak. To by było na tyle, więc takim oto ziewającym akcentem żegnamy was. Zaspanym. Na razie, cześć. No na razie.